geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 18 listopada 2022 roku parlament Azerbejdżanu zatwierdził projekt ustawy o otwarciu ambasady tego państwa w stolicy Izraela Tel Awiwie. Jest to decyzja historyczna, ponieważ do tej pory Azerbejdżan no, można powiedzieć, odmawiał od wzajemnienia otwarcia ambasady Izraela w Baku, a miało to miejsce. 29 sierpnia 1993 roku. Zatem powstaje pytanie, dlaczego przez tak długi okres Azerbejdżan nie chciał. Tego odwzajemnienia dyplomatycznego. No, przede wszystkim to kwestia niechęci do zrażania innych krajów muzułmańskich w regionie i zapewniania sobie wsparcia, chociażby z ich strony, w trakcie trwającego przecież cały czas konfliktu ormiańsko-azerbejdżańskiego. Ustępujący premier Izraela Jair Lapid z dużym zadowoleniem przyjął decyzję Baku i powiedział, że cytuję: Odzwierciedla ona głębie stosunków między dwoma krajami. Koniec cytatu. Obok tej takiej, no, można powiedzieć, troszeczkę kurtuazyjnej, troszeczkę dyplomatycznej wypowiedzi Jaira Lapida na temat relacji z Azerbejdżanem, powiedział bardzo istotną kwestię, już taką mocno, mocno geopolityczną. Dodał, że nowa ambasada to, cytuję, owoc wysiłków izraelskiego rządu, na rzecz zbudowania silnych mostów politycznych ze światem. Muzułmańskim. Koniec cytatu. I widzimy tutaj bardzo, ale to bardzo konsekwentną politykę Izraela, która no, od roku 2020 jest naprawdę imponująca, jeśli chodzi o nawiązywanie relacji właśnie z państwami świata muzułmańskiego. No, mam tutaj na myśli oczywiście porozumienia Abrahamowe z 2020 roku, które były takim, no, z dzisiejszej perspektywy już można spokojnie powiedzieć, absolutnie. Punktem zwrotnym. Wtedy to Izrael zawarł porozumienia ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i z Bahrajnem. Te porozumienia są uważane za pierwszą normalizację stosunków Izraela z państwami arabskimi od czasu traktatu pokojowego między Jordanią a Izraelem w 1994 roku. Te porozumienia byłyby niemożliwe, gdyby nie mediacja, gdyby nie pewien Parasol dyplomatyczny Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak warto zauważyć, że Izrael bardzo konsekwentnie normalizuje te relacje ze światem islamu, a to wszystko w szerokim kontekście przygotowań do wojny z Iranem, czego politycy, czołowi politycy Izraela wcale nie, nie ukrywają. Natomiast jeśli chodzi o to otwarcie, tę decyzję o otwarciu ambasady Azerbejdżanu w Tel Awiwie to fakt, że Izrael poruszał te kwestie na bardzo wielu szczeblach. Wzywał Azerbejdżan do otwarcia ambasady i jedno z takich, takich wezwań zostało zresztą wykonane przez prezydenta Izraela Izaaka Herzoga na początku 2022 roku w ramach jego listu gratulacyjnego dla prezydenta Ilhama Alijewa z okazji 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między, między oboma, oboma krajami. Co ciekawe, prezydent Herzog zaprosił także prezydenta Alijewa do swojego kraju na rok 2023, aby wspólnie zainaugurowali otwarcie ambasady Azerbejdżanu. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia polityki samego Azerbejdżanu, to, to fakt, że w lipcu ubiegłego roku 2021 Baku ogłosiło otwarcie w Izraelu przedstawicielstw do spraw handlu i turystyki, w których przedstawiciele Azerbejdżanu mają no, posiadać paszporty dyplomatyczne. Mimo tej niechęci do kwestii ambasady w Tel Awiwie, Azerbejdżan od wielu lat, właściwie nawet można powiedzieć, że od tych wczesnych lat postsowieckiej niepodległości Wykazywał spore zainteresowanie rozwojem stosunków z Izraelem i to na bardzo różnych polach. Rozwój relacji dwustronnych jest powodowany przez szereg czynników, myślę, że warto co najmniej kilka z nich wymienić. Po pierwsze, wymiana handlowa, jeśli chodzi o węglowodory. Azerbejdżan dostarcza około 40% izraelskiego importu ropy naftowej. A to z kolei stanowi około 10% całkowitego eksportu ropy Azerbejdżanu. Obie strony cieszą się także bliskimi stosunkami obronnymi. Według niektórych raportów w latach 2016-2020 Izrael dostarczył około 69% importu broni do Azerbejdżanu. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na Aktywizację relacji dwustronnych jest istnienie znacznej mniejszości żydowskiej w Azerbejdżanie. Jest to niewątpliwie jeden z tych czynników motywujących do wzmocnienia relacji dwustronnych, i tutaj także warto wspomnieć o tym, że od roku 1993 Narodowe Linie Lotnicze Azerbejdżanu Azal obsługują bezpośrednie loty między stolicami obu obu państw. Niewątpliwie wydarzenia ostatnich lat, a przede wszystkim druga wojna karabaska z 2020 roku, scementowała relacje między tymi tymi państwami i właściwie stworzyła nowe perspektywy dla dwustronnych więzi. Izraelska technologia wojskowa, w szczególności bezzałogowe statki powietrzne, okazały się absolutnie kluczowym czynnikiem. Decydującym o zwycięstwie Azerbejdżanu w wojnie z Armenią. Większość komentatorów na świecie koncentrowała się na wsparciu militarnym ze strony Turcji, ale warto także zauważyć, że Izrael przekazał również bardzo istotną technologię wojskową i również drony bojowe, które przyczyniły się do zwycięstwa nad Armenią. Donoszono wtedy nawet, że Izrael odrzucił prośbę amerykańskiego urzędnika podczas, podczas wojny o zahamowanie zaopatrzenia armii, armii Azerbejdżanu. No i też bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe doniesienia, które pojawiły się w mediach, że i Tel Awiw miał odpowiedzieć, że cytuję: sojusznicy nie opuszczają sojuszników w środku wojny. Koniec cytatu. No niewątpliwie warto tutaj podkreślić, że Izrael był jednym z nielicznych krajów, który w czasie wojny udzielał Azerbejdżanowi pomocy humanitarnej, w tym zaopatrzenia medycznego. Natomiast oferta pomocy humanitarnej Tel Awiwu została wtedy Odrzucona przez premiera Armenii Nikola Paszyniana, który skrytykował odmowę Izraela wstrzymania dostaw sprzętu wojskowego do Azerbejdżanu. Po wojnie otwarcie ambasady Azerbejdżanu w Izraelu stało się bardziej prawdopodobne ze względu na fakt, że stosunki Izraela z innymi krajami muzułmańskimi w regionie, w tym z Turcją, weszły w okres stopniowego. Zbliżania. I tutaj warto także przypomnieć jeden istotny fakt. Uważa się, że Azerbejdżan odegrał kluczową rolę mediacyjną między Tel Awiwem a Ankarą w kwietniu 2021 roku. To jest bardzo istotny, istotny fakt i absolutnie nie można go lekceważyć, biorąc pod uwagę na ścisłość, na bliskość relacji Azerbejdżanu i Turcji. Zresztą to ocieplanie relacji Izraela i Turcji przyniosło wymierne efekty w tym roku, w roku 2022, konkretnie w sierpniu, kiedy Turcja i Izrael porozumiały się w sprawie podwyższenia poziomu relacji dyplomatycznych i powrocie ambasadora Turcji do Izraela i ambasadora Izraela. Do Turcji. Tutaj na marginesie warto przypomnieć, że ambasador Turcji opuścił Izrael, a ambasador Izraela Turcję w 2018 roku, po tym jak siły zbrojne Izraela zabiły ponad 60 Palestyńczyków w czasie protestów na granicy strefy gazy, i to były protesty przeciwko otwarciu ambasady Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie. Parlament Azerbejdżanu. Dążąc do osiągnięcia równowagi i zapewnienia kontynuacji przyjaznych stosunków z innymi regionalnymi krajami muzułmańskimi, zdobył się na pewien gest na zatwierdzenie decyzji, ustawy o utworzeniu Biura Przedstawicielstwa Republiki Azerbejdżanu w państwie Palestyna w Ramallach. Zresztą tego samego dnia zapadła ta decyzja, co decyzja o otwarciu ambasady w Tel Awiwie. Oczywiście jest to pewien symbol istotny dla. Państw muzułmańskich, natomiast z punktu widzenia geopolitycznego, no absolutnie nieporównywalny. Dzięki decyzji Parlamentu Azerbejdżanu, będzie to pierwszy kraj z większością szyicką, mający swoją ambasadę w Izraelu. To na pewno nie jest mile widziane przez, przez Teheran. Iran jest ojczyzną milionów etnicznych Azerów. Regularnie krytykuje bliskie związki Azerbejdżanu z Izraelem, ba nawet grozi. Baku odwetem za kontynuowanie tych, tych relacji. No i tutaj warto także tutaj wyeksponować ten fakt, że w Azerbejdżanie 85% muzułmanów około 85% to właśnie szyici, 15% to muzułmanie sunnitcy. Od czasu II wojny karabaskiej te relacje między Teheranem a Baku znacznie znacznie się ochłodziły i widać zresztą, że Baku w dużym stopniu zaczyna polegać na strategicznym sojuszu z Turcją i bardzo dobrych relacjach z Izraelem w budowaniu swojej polityki bezpieczeństwa. Rząd Azerbejdżanu w ostatnim czasie staje się o wiele bardziej skory do. Takiego otwartego protestowania przeciwko łamaniu przez Teheran podstawowych praw etnicznych Azerów w Iranie. I tutaj warto chociażby wspomnieć o ostatnim wystąpieniu prezydenta Alijewa na międzynarodowej konferencji w Baku 25 listopada bieżącego roku, kiedy to prezydent Azerbejdżanu skrytykował brak szkół z językiem azerskim w Iranie, wskazując, że inne mniejszości korzystają z tego typu. Praw. Przy tym prezydent Aliyev obiecał, że jego kraj zrobi wszystko, co w jego mocy, aby chronić wszystkich azerów na całym świecie, w tym tych mieszkających na terytorium Islamskiej Republiki Iranu. Na takim szerokim tle geopolitycznym napięć między Iranem i Izraelem. Widać jak istotna jest tutaj polityka Azerbejdżanu, zwłaszcza od II wojny Karabaskiej. Widać jak istotną rolę geopolityczną, geostrategiczną odgrywa to państwo także w polityce, w polityce Izraela. I tutaj niewątpliwie wzrost znaczenia więzi między Izraelem a Azerbejdżanem ma istotne znaczenie w ogóle dla układu. Sił w tej części świata, a decyzja Azerbejdżanu o otwarciu ambasady w Izraelu, tak naprawdę potwierdza strategiczny wybór Baku co do przyszłego kierunku polityki zagranicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.